i czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. Od 3 listopada do 6 grudnia Chrzanowskie Muzeum realizuje projekt muzealny Wehikuł Czasu. W ramach przedsięwzięcia planowane są wykłady, spacery historyczne, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia oraz warsztaty jest bezpłatny. Obowiązują zapisy, a szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie. Mongolia będzie tematem spotkania organizowanego przez PTT w Chrzanowie oraz MOKSIR. Prelekcję wygłosi Grzegorz Kłeczek, a zaplanowano ją na 13 listopada o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej MOKSIR. Z kolei na spotkanie poświęcone Grenlandii biblioteka zaprasza 15 listopada o godzinie 17 do sali konferencyjnej. Podczas prelekcji uczestnicy odwiedzą Grenlandię, dawną kolonię duńską, obecnie terytorium autonomiczne pozostające w Związku Państwowym z Danią i Wyspami Owczymi. Grenlandia zaskakuje pod każdym względem, nie tylko krajobrazowym. Prelegent Mariusz Paździora, wstęp wolny. O czynnej ochronie nietoperzy w rejonie Podkowca Małego na południu Polski będzie można posłuchać 15 listopada podczas spotkania w Chrzanowskiej Bibliotece. Spotkanie rozpoczyna się o 15.30, a organizują je Lasy Państwowe oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura. Książnica zaprasza na spotkanie Klubu Gier Planszowych, które odbędzie się w sobotę 16 listopada o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Wstęp wolny. 22 listopada w Starej Kotłowni o godzinie 17 odbędzie się spotkanie poetów i tych wszystkich, którzy chcą posłuchać utworów poetyckich. Zaprezentują się Grupa Literacko-Muzyczna Gustawa, Miejska Biblioteka Publiczna UTW w Chrzanowie, Artystyczna Grupa Twórcza Źródłosłów Chrzanów, Grupa Twórcza Cumulus MOKSIR w Chrzanowie, Oprawa Muzyczna Państwowa Szkoła Muzyczna w Chrzanowie. 22 listopada o godzinie 17.30 czytelnicy Chrzanowskiej Książnicy oraz fani współczesnej literatury będą mieli okazję spotkać się z jednym z najbardziej oryginalnych głosów polskiej literatury, określanym mianem Witkowszczyzny. Michał Witkowski to autor książek takich jak Lubiewo, Drwal, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej oraz Najnowsza Wiara, autobiografia, która promowana będzie na spotkaniu. Wszystkie słyną z odważnych tematów i niezwykłego stylu. Spotkanie poprowadzi Olga Nowicka. Odkryj świat emocji i uczuć. To wyjątkowe warsztaty dla dzieci w Chrzanowskim Domu Kultury, które odbędą się 23 listopada. Poprzez malarstwo, taniec, ruch będą mogły wyrażać swoje emocje i uczucia oraz nauczyć się, jak robić to w konstruktywny sposób. Bilety na to wydarzenie są do nabycia w informacji MOKSIR. Najbardziej znana maskotka na świecie w listopadzie obchodzi swoje święto. Dlatego Chrzanowski Dom Kultury zaprasza wszystkie dzieci na Dzień Pluszowego Misia. 24 listopada o godzinie 11 w sali teatralnej MOKSIR zaroi się od tych sympatycznych istot. Będzie film animowany pod tytułem Przytul mnie, poszukiwacze miodu. A następnie odbędzie się magiczne spotkanie teatralne z misiami. Bilety na wydarzenie w cenie 20 zł dostępne w kasie Kina Sztuka. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza wszystkich rękodzielników, firmy, koła gospodyń wiejskich i nie tylko do udziału w tegorocznym kiermaszu świątecznym. Odbędzie się w Chrzanowskiej Książnicy 7 grudnia w godzinach 10.14. Właśnie ruszają zapisy dla wystawców. Można się zgłosić telefonicznie do działu promocji lub mailowo. W ten sam sposób można także zgłosić swój udział w swapie, czyli zimowej wymianie ubrań, również zaplanowanej na 7 grudnia. Sprawdźmy jeszcze, jakie propozycje kinowe czekają w Chrzanowskim Kinie Sztuka. A tam kolejna odsłona komedii Listy do M, Pożegnania i Powroty. Wierzę, że nawet w najgorszy dzień może się zdarzyć coś pięknego. Alleluja, Karynka, ale to nie te święta. Teraz. Halo? Tak, szefie, zaraz będę. Mhm.
Druga propozycja to film dla dzieci Nelly Rapp i Sekret Mrocznego Lasu. Przygotowaliśmy z Leną Slewą kilka smakołyków, które czekają na nas w środku. Wiecie, takie tam drobiazgi. Wow, super! No nic. Lustro śmierci? Co to? Powiadają, że lustro pomaga skontaktować się z tymi, co... Nie żyją. Gdzie teraz jest lustro? Przepadło w tunelu razem z mamą. Skoro istnieje szansa na rozmowę z mamą, to jej nie zmarnuję. Ten las jest bardzo niebezpieczny. W czasie pełni księżyca w lesie będzie mnóstwo wilkołaków. Gdzie się podziała Nelly? Gdzie jest Valle? Co? Valle też zniknął? Hej! Nawet nie masz pewności, że to lustro tam jest. Ale jeśli nie sprawdzę, to się nigdy nie przekonam. Biegnij! Ponadto Paddington w Peru. Thank you for having me. Please note that headwear is not permitted. Make sure your face is within the red circle. Red circle. Right. Commencing photos in 3, 2, 1. No, wait. Dear Aunt Lucy, I have very important news. We're coming to visit you. The Browns are coming to Peru. Get ready, everyone! He's coming! Oh, what a handsome boat. Hola! Smooth, strong, easy on the eye, and that's just the boat. Voila! Aunt Lucy! Paddington, we're here! Aunt Lucy! I'm afraid she set off on some sort of quest deep in the jungle, and we have no idea where she is. Aunt Lucy found me when I was a cub. Now I have to find her. But the Amazon is quite... large. We have to try. And I have faith that you will survive. This will be fun. I can show you where I'm from. Well, we wanted a holiday to remember. Is it me or is it getting a bit choppy? I appear to be driving the boat! Ah. Welcome to Peru. Szczegółowy repertuar znajdziecie Państwo na stronie internetowej Moxir lub na biletynie.pl.